To jest ewidentna chciwość, która prowadzi do zbrodni. Ta chciwość rządzi Putinem, ta chciwość rządzi Rosją, ta chciwość rządzi oligarchami. Oni w imię tej chciwości podjęli tą wojnę i wcześniejsze wysiłki, które zmierzały do tego, żeby destabilizować europejskie środowisko bezpieczeństwa, jednocześnie uzależniając od rosyjskich surowców Europę. Bardzo serdecznie zapraszam na film, którym chciałbym poprzedzić kolejną część naszej rozmowy. Jakiś czas na przełomie czerwca i lipca spędziłem na Ukrainie. Spotkałem tam wielu ciekawych ludzi, między innymi legionistę z Czech, który moim zdaniem trochę przeczy rozmaitym stereotypom, które mamy na temat Czechów. Zapraszam serdecznie. Santa, what is your duty in international legion? Serve as everybody else. I'm helping with everything I can, mainly logistics. So we are mainly getting logistics. Stuff from all around the world, which we need, with help of volunteers, which are amazing donors to our guys, to better fight, to better survive, to be more combat efficient, to win this war sooner. I noticed that you have a cross on your chest. You are from Czech Republic, yeah. And even from Western Czech Republic, from Brno. Are you a religious person? Yeah, I'm Roman Catholic. You know that for us Polish is a little bit strange, because we found Czech Republic, especially Western Czech Republic, as most atheist region all over the world. Each time when I hear this, I find it strange, because me, my family, my grandparents, all my friends are religious. That's religious. My experience of Czech Republic, so it's actually other way around. Dzień dobry, moim gościem jest, dobry wieczór właściwie, moim gościem kolejnym jest generał Leon Komornicki. Dobry wieczór, panie generale. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Widział pan, panie generale, ten filmik? Tak, widziałem. Będzie jego więcej. Będzie więcej też tego opublikowanych na profilach YouTube'owych Super Expressu, ale chciałem się zapytać, bo szczerze mówiąc oczywiście byłem zaskoczony Czechem, który jest tak religijną osobą i który walczy w Legionie Międzynarodowym, który rzeczywiście jest jednostką, której żołnierze są bardzo narażeni i bardzo wielu z nich zginęło. Natomiast on mi powiedział, że właściwie religijność jest w tych okopach powszechna wśród żołnierzy Legionu Międzynarodowego. Również jest to dość ciekawa forma, bo bardzo ekumeniczna religijności, ponieważ tam są katolicy, ale są nawet buddyści, ewangelicy oczywiście, bo część są żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Wielkiej Brytanii. Są prawosławni, zdarzają się właśnie nawet buddyści czy innych wyznań żołnierze. Zaskakuje to pana? Nie, dlatego że łączy ich chęć zwycięstwa nad wrogiem, który zagraża nie tylko Ukrainie, ale także europejskiemu środowisku bezpieczeństwa. To ich jednoczy, ale także w wymiarze globalnym. To zagrożenie trzeba postrzegać jako zagrożenie świata autorytarnego. I z drugiej strony łączy ich wiara w jednego Boga. Jednego Boga. Mamy wszyscy wspólnego Boga i w związku z tym kierują się właśnie tą wspólnotą walki i wiarą w jednego Boga podjęli bardzo zaszczytny i szczytny wysiłek poświęcania swojego życia i walce o wolność i niepodległość Ukrainy, która jest wojną nie tylko w Ukrainie, a o Ukrainę. Walczą też buddyści, więc nie tylko tacy, którzy walczą, co prawda jest ich niewielu, ale jest trochę, więc walczą nie tylko o jednego Boga, ale walczą też muzułmanie, o czym zapomniałem wspomnieć. Panie generale, ale pan wspomniał o czym, że o tej obronie wspólnych wartości uniwersalnych dla ludzkości, które reprezentowane są w Legionie Międzynarodowym, a o co walczą Wagnerowcy, o których dzisiaj słyszymy? Właściwie co jest celem takiego Wagnerowca? O co on walczy? O pieniądze. No, to jest tu ich chciwość. No, jak...
To jest ewidentna chciwość, która prowadzi do zbrodni. Ta chciwość rządzi Putinem, ta chciwość rządzi Rosją, ta chciwość rządzi oligarchami. Oni w imię tej chciwości podjęli tą wojnę i wcześniejsze wysiłki, które zmierzały do tego, żeby destabilizować europejskie środowisko bezpieczeństwa, jednocześnie uzależniając od rosyjskich surowców Europę, jest też chciwość, bo Rosja, Chrystus Putin okrzyknął ją, przyjmując władzę, ma być mocarstwem surowcowym, czyli uzależnić swoją siłą swoich zasobów naturalnych, nie tylko Europy, ale także świat. Panie generale, ale to pozwolę sobie wejść słowo, czy jednak nie są to w takim razie też, bo pan powiedział o chciwość, o pieniądze, ale czy nie są też pewnego rodzaju idealiści, którzy walczą po prostu o odrodzenie wielkiego Imperium Rosyjskiego? A tu jest oczywiście, że tak. Tylko oczywiście, że tak, bo cała polityka imperialna rosyjska, strategia militarna Rosji nie jest zbudowana tak jak nasza strategia bezpieczeństwowości, czy też Stanów Zjednoczonych, czy też świata zachodniego, w oparciu o uwarunkowania historyczne, geograficzne i społeczne i obrony narodu, bo temu ma służyć armię i sojusz, i jego przetrwania tych narodów i pokojowego rozwoju. W Rosji natomiast polityka imperialna, i który rodzi się strategia militarna, zbudowane są na ideologii. Wcześniej na ideologii Kościoła prawosławnego, szczególnej misji w tym świecie, w którym Kościół prawosławny chciał dominować, przez Ukraina także była podporządkowana tego metropolity, czy jak on tam się tytułuje, moskiewskiego, tak? Wyszedł ten kościół także prawosławny ukraiński na swoją niepodległość nie tak dawno. I w związku z tym to jest podporządkowane ideologii. Później ideologii komunistycznej z czasów Związku Sowieckiego przecież na bagnetach. Ta ideologia miała być szerzona w całej Europie. I ten walec, który toczył się w II wojnie światowej po załamaniu ofensywy niemieckiej, czy Niemiec hitlerowskiej pod Moskwą, miał też temu służyć. No i Polska przecież znalazła się w tej strefie rosyjskich wpływów i zniewolenia rosyjskiego, który komunizm narzucił nam swoją ideologię. To spójrzmy. A teraz jaka ideologia? To jest putinizm. To jest coś labilnego, trudno identyfikowalnego, budowy ładu na nieładzie. Nieuznawania prawa, nieuznawania jakichkolwiek wartości. Czyli jest to wojna, jest to ideologia i polityka, która z tej to wszystko wynika, zbudowane na właśnie ideologii, na zburzeniu wszystkiego, co w Europie zostało w wyniku zakończenia II wojny światowej zrealizowane, czy też zbudowane. Panie generale, pan wspomniał, że te metody i intencje Putina dzisiejsze, a także Rosji, nie zawsze są klarowne i jasne. I chyba tak jest z działaniami grupy Wagnero, i one mają często być niejasne. I tak jest chyba z działaniem grupy Wagnerowców. No ona, lokowanie Wagnerowców na Białorusi wywołało bardzo poważny tak naprawdę spór polityczny wewnątrz naszego kraju. Między innymi Donald Tusk napisał słynnego tweeta, podchwyconego później przez wielu dziennikarzy: PiS szuka pomocy Wagnerowców ze strachu przed wyborami. Czy pana zdaniem rzeczywiście Wagnerowcy, których, jak śmieją się niektórzy dziennikarze, około setki ma być rozmieszczonych gdzieś w pobliżu Przesmyku Suwalskiego, są tylko takim malowanym wrogiem na wybory, czy stanowią rzeczywiste zagrożenie dla Polski? No, przykrością to muszę stwierdzić, że ten wpis, czy ten tweet świadczy o tym, że pan przewodniczący Tusk uległ rosyjskiej dezinformacji. Uległ tym samym, ten wpis jest swoistą refleksją wynikającą z rosyjskiej dezinformacji. O to chodzi, żebyśmy tak to komentowali, żebyśmy to tak oceniali, bo pojawienie się grupy Wagnera, czyli na czele z Prigożynem, to nie jest przypadek. To nie jest, pojawili się oni po to tutaj, żeby zbierać grzyby tam w Puszczy Białowieskiej na terenie Białorusi, czy też w innych miejscach, na poligonie chociaż, czy polować.
Oni mają wykonać określone, określone zadania, które wynika z czego? Właśnie z polityki rosyjskiej, tej, która jest podporządkowana wojna w Ukrainie. Bo pobyt tej grupy Wagnera, która została przedyslokowana z terytorium Ukrainy, gdzie podejmowała walkę w Bachmut i przeniu tych pod przykryciem informacji, jak pod, w ramach tak zwanej opcji, o taktyce operacyjnej rosyjskiej nazwane, to nie jest też przypadek. Operacja ta się nazywa informacyjno-psychologiczna z komponentem konwencjonalnym, czyli czytaj, z grupą Wagnera. I właśnie wyprowadzono ją z Ukrainy, przemieszczono przez teren Rosji pozorem puczu, po to, żeby ona znalazła się w Białorusi. I właśnie z określonymi zadaniami politycznymi. Po pierwsze, właśnie destabilizować społeczeństwa, nie tylko polskie, ale też europejskie, postrzeganiu tej wojny w Ukrainie, osłabiać, odwracać uwagę od tej wojny i tak dalej, osłabiać tym samym celem, żeby osłabiać pomoc walczącej Ukrainy, walczącej armii ukraińskiej. Po drugie, wykorzystając sytuację, jaka jest u nas, a więc zbliżające się wybory, żeby destabilizować polskie społeczeństwo, dzielić, osłabiać i żeby właśnie tak wykorzystać tą, co zagraża nam ewidentnie naszemu bezpieczeństwu, bo zaraz powiem to kolejnym celu politycznym, tak? Postrzegać, wykorzystać w walce politycznej, o czym świadczył komentarz pana przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, tak? Więc to są osiągnięte cele. Też ten cel jaki? O charakterze destrukcyjnym, o charakterze zbrojnym, postaci jakiej? Może granicy, na granicy Rzeczpospolitą, właśnie i krajami nadbałtyckimi, a szczególnie z Litwą, ale także i Ukrainą, pojawić się ze strony tej grupy określone działania o charakterze zbrojnym, postaci sabotażu, dywersji, działań terrorystycznych. Też mogą oni, takie wysiłki podejmują, szkolić tych emigrantów, których przecież cały czas napierają na polską granicę do tych zadań. Oni sami nie muszą uczestniczyć, ale mogą wykorzystać właśnie tych emigrantów. Czyli to jest kolejny cel, destabilizować, oddziaływać, prowokować, sądować jak klasa polityczna, jak zareaguje społeczeństwo, i dalej sądować nasze zdolności. Panie, bardzo dobrze. Tak? Panie generale, a może faktycznie w takim razie druga strona, czyli strona rządowa, również temu do jakiegoś stopnia ulega, tworząc taką no, atmosferę bardzo silnego napięcia, czy wręcz zagrożenia, no, przede wszystkim dla przesmyku suwalskiego, który jest wymieniany głównie w tym kontekście. Czy to jest rzeczywiście zagrożenie realne? Jest to zagrożenie realne. Oczywiście my nie możemy to, co się dzieje, wykorzystywać do tego, żeby eskalować, straszyć społeczeństwo, bo może być to jednym, także jest jednym celów, tego właśnie celów politycznych, żeby wywołać z Białorusią i Bałtycką właśnie obawę strachu społeczeństwa, stabilizacji, niepewności. Ale w mojej ocenie rząd takiego czegoś nie robił, jeżeli mówi to, a towarzyszy temu co? Bo jeżeli rząd by nie podejmował żadnych działań, byłby bierny, to można było tak postrzegać, że tu straszy, ale z drugiej strony nie widać żadnych działań. Czyli są to, mówiąc kolokwialnie, przepraszam za określenie, slachy na lachy, tak? A się okazuje, że siły zbrojne podjęły określony siłek. Zgrupowano określony potencjał wojsk operacyjnych, obrony terytorialnej. I są wprowadzone ćwiczenia, czyli w mojej ocenie sztab generalny przygotował określone scenariusze rozwoju sytuacji, a wojsko zawsze powinno planować skrajne zdarzenia, które się mogą w tej przestrzeni pojawić, żeby nie być zaskoczonym i być gotowy do reakcji. Czyli to jest właściwe działanie podjęte zawczasu, nie podjęte dopiero jak się coś wydarzy, bo tak się nie buduje bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Temu też służy już wcześniej podjęte działania na granicy z Białorusią w postaci tej całej zapory.
Halo? Tak, tak. Dziękuję serdecznie, panie generale. Mamy małe przeboje. Zaporyt. Z drugiej strony, Pesmyk Suwalski, co by, żeby to zrozumieć. Oczywiście, jak popatrzymy na tą przestrzeń, która z trójstyku granicy Polski, Litwy i Białorusi do następnego trójstyku obwodu kaliningradzkiego i granicy Litwy i Polski, ten też trójstyk, to 70 km jest istotny z punktu widzenia komunikacji z Litwą. To jest jedyna komunikacja drogą lądową krajów NATO z krajami nadbałtyckimi. Teraz te grupy Wagnera mogą wykonać nie ciężkie tam wojska, bo tam nie ma dróg odpowiednich tutaj, jeżeli chodzi o jakości i tak dalej. One są bardziej dofrontowe niż rokadowe, nie biegnące wzdłuż przesmyku. W terenie tym leśnym, jeziornym, bagnistym te grupy mogą podejmować różne działania i zakłócić tą komunikację. Także to trzeba też widzieć, taki wymiarze. I to wszystko, i my za to też odpowiadamy, bo jesteśmy sąsiadem przecież Litwy. Dziękuję serdecznie, panie generale, za tą rozmowę. Szanowni państwo, Panie redaktorze, jedno zdanie jeszcze muszę powiedzieć. Bardzo proszę. Pamiętamy, że ta grupa Wagnera ma znaczenie do wewnątrz, jeżeli chodzi o Białoruś. Nie zapominajmy, że na terenie Ukrainy działa Legion Białoruski, który Kalinowskiego, który wspiera walczącą też Ukrainę. Jak pan wspomniał o tym Legionie Międzynarodowym, to tam też walczy Legion Białoruski. I ta grupa Prigożyna i ta grupa Wagnera ma też temu służyć, żeby nie daj Boże, mówiąc kolokwialnie oczywiście, nie wywołało to określone powstanie narodowe. Jak się zakończy wojna w Ukrainie, to teraz ten Legion zaprawiony w boju, wracając do swojej ojczyzny, a ten zryw narodowy, który parę lat temu był po sfałszowanych wyborach prezydenta Łukaszenki, tak, to nie zginęło. To jest póki co tylko zamrożone, uśpione i może to spowodować to kolejny zryw narodowy. I tego się Łukaszenko obawia, tego Putin się obawia i w związku z tym ta grupa Prigożyna między innymi też takie zadania ma, żeby zneutralizować ewentualne zagrożenie wynikające z brygady Kalinowskiego. Poprawiła nam się jakość, więc jeszcze chwilę możemy porozmawiać. Panie generale, chciałem jeszcze wrócić do tego tematu przesmyku suwalskiego, bo on rzeczywiście pojawia się jako główny wątek dzisiejszych dyskusji w Polsce. A czy grupa Wagnera może stanowić rzeczywiste militar i Białoruś, wspierana przez grupę Wagnera, może stanowić rzeczywiste militarne zagrożenie dla Polski? Czy Polska może zostać w jakiś sposób, bądź to hybrydowo, bądź bezpośrednio przez nich zaatakowana w obszarze przesmyku suwalskiego? Nie, tutaj nie grozi nam, żebyśmy nie uprawiali tu zagrożenia jakiegoś, jesteśmy członkiem NATO oczywiście, ale nas to nie zwalnia z podejmowania wysiłku zagwarantowania bezpieczeństwa, bo to jest armia prywatna przecież. Może być tak, że Rosja powiedzie, zaraz, my nie mamy żadnej władzy nad Prigożynem i tą grupą Wagnera. To jest dzisiaj na terytorium Białorusi. Białoruś, na dobrą sprawę, która jest w wojnie z Ukrainą, bo udostępnienia swojego terytorium, co prawda żołnierz ruski nie kwapi się na tą wojnę i nie podejmie tego wysiłku, bo dla Białorusinów Ukraińcy są braci, będą podejmować jakiekolwiek walki i nie podejmą. Tego oczywiście nie udało się zrobić, ale to właśnie te działania tam podejmowane przez Wagnerosów z terytorium Białorusi na Ukrainę, które mogą destabilizować szlaki komunikacyjne, z drugiej strony wiązać określony potencjał armii ukraińskiej na tym kierunku. To jest jedna sprawa, a z drugiej strony mogą być incydenty o charakterze zbrojnym, dywersyjnym skierowane przeciwko granicy Rzeczpospolitej. I tego wykluczyć nie można, bo to będzie prowokacja, drugi sondaż i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym musimy na to być gotowi, musimy temu zapobiec. Z drugiej strony, jako że przesmyk suwalski odgrywa istotną rolę komunikacji lądowej z Litwą, to jest to połączenie jednocześnie z krajem, który jest członkiem NATO i poprzez Litwę z krajami nadbałtyckimi. My jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie
tego właśnie, tej przestrzeni, która się nazywa przesmykiem suwalskim, a zgodnie z polską geografią wojenną, wojskową, jest to Brama Podlaska. Brama Podlaska, nazywam Bramą Podlaską, jest to jedyna taka komunikacja do lądu. W związku z tym jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie i że nieprzypadkowo w związku z tym ci Wagnerowcy tam się kierują, bo chcą sondować, a z drugiej strony może oddziaływać, bo Litwa nie ma potencjału militarnego, który byłby gotowy czy zdolny przeciwstawić się zagrożeniom z terytorium Białorusi w postaci grupy Wagnera. Już dzisiaj, z tego co wiem, jest najnowszy komunikat Ministerstwa chyba Spraw Zagranicznych czy Obrony Narodowej Litwy w sprawie właśnie grupy Wagnera. I jeszcze go nie czytałem, ale teraz widziałem, tu komunikat taki się pojawił. Także nie można tego lekceważyć. Trzeba być przygotowany na różnego rodzaju działania o charakterze hybrydowym, podprogowym, o charakterze zbrojnym. A propos tych działań. A propos tych działań o charakterze hybrydowym, przepraszam, wchodzę w słowo, no, mamy natężenie działań ze strony białoruskich służb w obszarze tego tak zwanego płotu granicznego, włącznie z tym, że dostarczają tym tak zwanym uchodźcom drabin, jakiegoś sprzętu do przecinania tego płotu. No, generalnie rzecz biorąc, dochodzi w tym momencie do takiej eskalacji i równocześnie pojawiły się informacje, one również były krytycznie przyjęte przez media, że z drugiej strony pojawiają się snajperzy z polskiej strony, żeby obserwować ten teren. Czy to nie jest błąd i to, czy to nie jest działanie prowokacyjne? Niech pan nam to jako wojskowy wytłumaczy, po co tam są ci snajperzy? Snajperzy, no to są, my jako ja jestem wojskowy, ja to pozytywnie odbieram. Oczywiście cywile mogą to źle komentować, źle sobie to oceniać, nie tak jak to wojskowi robią. Dlaczego? Dlatego, że nie mają pełnej informacji, które posiada wojsko. W mojej ocenie wojsko buduje swoje zachowanie nie na podstawie jakiegoś widzimisię, tylko na podstawie realnych, adekwatnych informacji, które docierają do sztabu generalnego, do określonych szczebli dowodzenia i na podstawie tego podejmuje się różnego rodzaju działania. W związku z tym ja nie dopatruję się tu nic, co by było niezgodne z naszym bezpieczeństwem, czy też prowokowało i tak dalej, i tak dalej. To jest swoista demonstracja naszej determinacji, ale dużej zdolności do tego, do likwidacji jakichkolwiek zagrożeń, które w tej przestrzeni mogą się pojawić i wtedy, jeżeli się pojawią, dopiero poszukiwanie rozwiązań, no to by było, jakby to zostało ocenione, kto by wziął odpowiedzialność za to, że wojsko do tego się nie przygotowało, że wojsko odpowiednio nie potrafi reagować, i tak dalej, i tak dalej. Ile było tutaj różnego rodzaju oskarżeń i oczywiście w tej przestrzeni będą się pojawiać tacy, które będą znowu zarzucać żołnierzom, tak jak to było wcześniej z emigrantami, niewłaściwą postawę, może co Kinderstube jeszcze mają tu zachować wobec brutalności i tak dalej, czy ewentualnych zagrożeń. Nie, tu są procedury, twarda rzeczywistość i trzeba być przygotowanym, żeby w odpowiedni sposób zareagować. I to jest obowiązkiem wojska, bo wojsko nie broni żadnego płotu, jakiegoś kawałka ziemi, broni narodu, jego bezpieczeństwa, jego pokojowego rozwoju i przetrwania. Takie jest zadanie sił zbrojnych. I tutaj nikt z tego obowiązku, żaden dziennikarz, żaden polityk, który jest dzisiaj, nie odpowiada pozycji, tego obowiązku wojska nie zwolni i nie może zwolnić. Bo na wojsku spoczywają zadania konstytucyjne wynikające właśnie z najwyższego możliwego rangą dokumentu, ale z drugiej strony z planów, które wojsko posiada do obrony Rzeczypospolitej. Panie generale, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję serdecznie państwu. Państwo również.
również wzięliście udział w naszej sondzie, za co dziękujemy. 35% z Państwa uznało, że Wagnerowcy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, 65%, że nie. Dziękujemy serdecznie. Zapraszam serdecznie na jutrzejszy wieczorny ekspres w imieniu Jacka Prusinowskiego, w kolejne dni w imieniu kolejnych prowadzących, a za tydzień w imieniu własnym. Do widzenia. Thank you very much.